Zobaczcie, dodałem nową opcję. Quick save'a. Widzowie, jeżeli ten trik zadziała, to wszyscy ci nerdziki z neta, co piszą, jak naprawić ten problem, są pieprzeni w dupę. Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Dobra. Możemy kontynuować turniej? Gotowy? Wczoraj się do turniej przerwał. Zatem zaczynajmy. Wiedźmin stanie w szranki z zacnym Rendangiem! Co? Poddaję się! Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Daj mi znak, jak będziesz gotów do kolejnej walki. Dobrze. Ty trochę XPP to było. Turniej rycerski to zajęcie dla praw... Możemy kontynuować turniej? Dzięki, Saulek. Gotowy? Gotowy. Za 53 lata. Geralt z Rivii zmierzy się teraz z nieustraszonym Borinem! Poddaj się, bo umrzesz. Poddaję się. Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Czy w Kedwen do kurwy nędzy nie ma nikogo, kto byłby w stanie pokonać Wiedźmina? Zasrana banda tchórzy. W Kedwen może nie, ale w Temerii, kto wie... Ja się z nim spróbuję. To może być nawet ciekawe. Co? Jak go pokonasz, podwajam nagrodę. A jak ją pokonam, to po czwarzasz. Tym razem wyzwanie Wiedźminowi rzuciła kobieta! Służąca w elitarnych jednostkach temerskiej armii! Wes! Strona w dupę nie ma szans. Takich zuchów podbiłbym pół świata. Dać mu nagrodę, zasłużył. Daj mi milion i zrobię Król wszystko. Chciał mieć widowisko i je dostał. Szkoda, że wynik można było z góry przewidzieć. Wiedźmini nie są niepokonani. Ten jak widać jest. Ale i tak byłaś stawiała większy opór niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Na arenie taki miły nie był. Potraktował mnie poważnie. To prawda. Wracam do obozu. Odwiedź mnie, jeśli zechcesz. Baby. Oto twoja nagroda. Jasper aktywacja? Wracam do swoich spraw. Dzięki. Ile? 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 No wiadomo. 500 chyba. 500 chyba nagrody. Turniej ryc... Mam dość turniejów i bijatyk. Cieszę się, że mogliśmy cię oglądać w akcji. Udany turniej. Ano udany. Przekonałem się, że zwykły człowiek nigdy nie dorówna Wiedźminowi. Ale przynajmniej było na co popatrzeć. No, nie dorówna, zgadza się. Quick save. Zrobiłem właśnie. Jeszcze gry nie wywaliło, więc nie jest źle. Dobra, Odrin czas. A nie, porozmawiaj z Was. Dojdziemy do niej, bo jest na mapie. W porządku? Świetnie. Witam. Witam. Ciarek naprawił? No jeszcze nie wiadomo, bo dopiero zaczęliśmy, ale jak nie będzie wywalać... A tędy się chyba nie da. Nie będzie wywalać, to tak.
Nie, no na mapie mam. Skąd się tu wziąłeś? Ale chyba muszę mapę zobaczyć, jak się tam idzie. To nie są drzwi? Tutaj muszę. Tak jak do burdelu się idzie, tylko tu skręcić chyba, nie? O nie. O nie. O nie. Uwięziony. Dziadu! Mam dosyć tego przeklętego miejsca. Krwawej komety, kwadratowych monet i tej chędożonej mgły. Póki płacą żołd, póty mogę tu siedzieć. Adryl! Adryl! No trzeba te gadać do Julii o tego Adryna. Że to zar. To i wes otwory. Kurde! Necker! To co, nekerki do piątej dziś? A gdzie ciała tych, co przed chwilą zabiliśmy? Z nich nie ma luta, jak wybuchają? Czemu nie podświetla? Dobra, wyłączamy trawę, bo ja tego nie widzę. O kurde. Czekajcie właśnie. Nie, nie ma. Kilka lat temu biłem czarnych. A teraz z nimi obozuje. Wielka polityka. Cóż nam do tego? A właśnie, że powinniśmy mieć swoje zdanie. Interesować się sprawami. Żeby nie było jak ze młynem u nas w podwórkach, co go kowal z Zawichostu przejął przez mariaż z wdową po młynarzu. Już widzę, jak nas Henselt z Szilardem zapraszają na obrady. To przynajmniej sprzeciw trzeba wyrazić. Pluć trzeba na widok czarnych. Głowę odwracać. Namioty im obszczywać. Nie myląc się przy tym popijanemu. Dobrze mówi, dobrze mówi. Mnie ciekawią tylko cycki. Popatrz tylko na to. O nie, nie, nie tak. Popsułem grę. Zobaczyć się save zrobił. Zrobił się. To też. Dobra. Teraz tak. Dobra. Jeszcze gry nie wywaliło, więc jest git. Witaj, Geralt. Witaj, Wes. Co słychać u niebieskich pasów? Jak zawsze mają oczy szeroko otwarte. Jasper, aktywacja. Dzięki. To była świetna walka. Świetne są tylko wygrane walki. No dzięki, co? White. Przegrać z Wiedźminem to żaden 4 lata? Gdyby to nie był turniej, tylko bitwa, nie rozmawialibyśmy teraz. Byłaś dużo lepsza niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Jestem szczery. To rzadka cecha. Może powinnam wykorzystać okazję. Na
Napijesz się ze mną wina? Z przyjemnością. Nie liczyłem, że się zgodzisz. Miałaś okazję do rewanżu. Nie potrzebuję rewanżu. Tak naprawdę jestem ci wdzięczna. Ciekawe. Byłam pewna, że będziesz dawał mi fory. Wtedy posłałabym cię w cholerę. A ponieważ potraktowałeś mnie poważnie, w namiocie mam karafkę wina Stusa. Skusisz się? Prowadź. To była dobra walka. Widzowie, skusimy się? Sporo się o tobie dowiedziałem. Ciekawe, jaka jest Wes według Geralta z Rivii. Dobra. Powaga teraz. Ambitna, honorowa i piękna. W takiej kolejności? A jeżeli ci powiem, że w odwrotnej? Jeżeli myślisz, że nie lubię słuchać komplementów, to się mylisz. Jestem żołnierzem. Drażni mnie, jak ktoś widzi we mnie tylko dupę i cycki. Ale jestem też kobietą i mam swoje potrzeby. W takim razie wznoszę toast za twoje potrzeby. Potrzeby zaspokoję inaczej. To za co pijemy? Za nas. Za nas? Nie wiedziałem, że są jacyś my. Lepiej przeżyć jeden dzień jak król, niż całe życie jak dziad. Najpierw wypijmy wino, a potem pójdziemy do łóżka. Podoba mi się ten pomysł. A możemy odwrócić kolejność? Dobra, łowca kart na swoim miejscu. Powróciłem na szczyt. Oby perm, powiem ci tak. Jeden dzień jako król z permem niż dziad. Tak? Co robi? Z permem? Weź ty. Matka mówi: synu, przyszli wziąć cię na wojnę. A ten stoi tyłem do nich. Kacie ma opuszczone. Rozchyla pośrady i mówi: przecież widzę! Dobra, pogadaj. Co, wzięli go? Nie wzięli. Ej, bitka. Nie. Tak. Zapisałem. Wyżej ręce. Fen, jak się będziesz tak odsłaniał, to ci z pyska zrobią miazgę. A kogo my tu mamy? Kogoś, kto się martwi, jak widzi wasz kunszt w walce wręcz. Ćwiczymy codziennie po kilka godzin. A mówią, że trening czyni mistrza. Pokaż nam swój kunszt, białowłosy. Karo, jak? Serio? Czemu nie? Który chętny? Ja spróbuję. Torus. No. Zobaczymy, czyś w rękach tak samo mocny, jak w gębie. No to pokaż, jak ci wyszkolił mój przyjaciel Vernon. Zrobisz mi przyjaciel! Przyjaciel! Poderak! No dawaj. Ale kopa dostał. Skróć dystans! Ty, typek jest klepany jak pet. Coś czuję, że Fen dużo z tej walki nie zapamięta. Mamy jeszcze parę niespodzianek za nadrzu, a ty? Czemu nie? Który chętny? Ze mną się zmierz. Chętnie poznam wiedźmińskie chwyty. No to pokaż, ale jak pieniądze mi nie dają. Zrobisz miejsce! Ruszaj się! Więcej uników! Nie śpi! Nie śpię. Ale dostał sierpika na łeb. Chłop giga nie ogarnia, siasin? No, ecio. Skróć dystans! Ale to są pety, ty. Młody jest, jeszcze się nauczy. Mamy jeszcze parę niespodzianek za nadrzu, a ty? Czemu nie? Który chętny? Zabrakło potworów w okolicy, że bierzesz się za moich ludzi? Sprawdzam, czy ich dobrze wyszkoliłeś. I co? Aż dziw bierze, że przeżyli tak długo. Jesteście łajzy! Rzucę wam jak snopkami siana! Może spróbujesz się ze mną? No pokaż, dawaj. Pokaż, co ci stać, mój pasiasty przyjacielu. Dawaj. Łamany jesteś. Dawaj, dam mu wygrać przed żołnierzami.
Żartuję, ładuję go. Nie mogę mu dać wygrać. Wygrałeś. Możesz ty, jakby mnie koń kopnął. Warto było dostać od ciebie po mordzie, Wiedźminie. Człowiek się czegoś nauczył. Należy ci się upominek. Nie potrzebuję zapłaty. To nie zapłata, tylko podziękowanie. Potrzebuję. Uczymy się po świecie. Zebraliśmy trochę żelastwa. Wybierz coś. Bierz i niech ci służy. Do rychłego zobaczenia. Nie tak prędko, Wiedźminie. Teraz zmierzysz się ze mną. Szpitlu. Niech będzie. Co to tutaj jest? Chłop się pruje. Co jest ty? Ez. Co to ma być do kurwy nędzy? My tylko tak, dla wprawy. Dla wprawy to zaraz będziecie własnymi dupami kantynę szorować na mokro. Już do obozu! To jest! To jeszcze nie koniec. Nie szukaj kwadratowych monet, nic nie zyskasz, a możesz stracić głowę. Bywaj. Co jest? A. Bywaj. No i siano nam nie dali, ale chyba miecz dali. Tak? Nie, nie dali. Chłop dał 10 noży. Ja pierdziele, niezła nagroda. Nagroda typu potężne XPP. Zoltan. Witaj, Geralt, w nie moich skromnych progach. Witaj. Chyba Dragon się będzie gier, jeszcze nie wywaliło ani razu. Z morza obcych gęb wypływa twój stary znajomy pysk. Widzę, że zdecydowanie bardziej odpowiada ci towarzystwo Vernona i jego kompanów. W obozie Henselta żołdactwo patrzy na mnie jak na zepsute mięso. Podejrzewają, że jesteś szpiegiem? Ha, chuj wie, co im tam we łbach siedzi. Ale wiesz, co ci powiem? Żałuję, że nie jestem szpiegiem. W ogóle czuję się tu jak ostatni kutas. Gdzieś niedaleko moi pobratymcy ostrzą topory. Tylko czekają, aż mgła opadnie, żeby stępić je na kedweńskich karkach. A ja co? Nic. Słyszałeś coś o królobójcy? Słyszałem tylko, że Henselt sra w portki ze strachu, że łeb spadnie mu z karku. Po mojemu kryje się gdzieś po wąwozach. To idealne miejsce dla takich jak on. Cały czas się zastanawiam. Na cholerę tak bardzo ci zależy na tym bydlaku, że łba nadstawiasz. Leto dużo o mnie wie. Tylko on może mi wyjaśnić pewne sprawy. Pytanie tylko, czy warto nadstawiać głowę, żeby się dowiedzieć, co było w niej kiedyś? Warto. Co mu zrobisz, jak go dorwiesz? To się okaże, jak poznam prawdę. Doszedłeś już do siebie po podróży statkiem? Nawet mi nie przypominaj tej huśtawki, bo na samą myśl żygi podchodzą mi do gardła. Trzeba było iść pieszo. Jakbym wiedział, że przez 4 dni będzie bujało, to tak bym zrobił. A jakby mi powiedzieli, że 3 razy dziennie będę żarł soloną rybę, to bym się zatłukł własnym młotkiem. Całymi dniami siedzisz w obozie Rosza. Zakumplowałeś się z nim? Zakumplowałem się? To za dużo powiedziane. Ale już mnie tak nie wkurwia. Albo on się zmienił, albo ja się przyzwyczaiłem. Może jedno i drugie. Może. Poza tym przebywanie w obozie Rosza ma inne dobre strony. Jego ludzie mniej oszukują w karty, no i są cyce, na których można oko zawiesić. Jeśli o to chodzi, to w obozie Henselta jest burdel. Jak można, kurwie, cycki porównywać do cycków Wec? Zresztą tamte se mogę kupić, a te tylko podziwiać. Geralt, słyszałem, żeś sobie z Wes pochichotał. Opowiadała ci? Nie. A ma o czym? Ją zapytaj. Notki się rozchodzą. A nie, czekaj, tak mam zapisać. Zobaczymy, czy wywali. Tu coś jest?
Płyń do statku. Płyniemy? Czy później? Dobra, na razie zostawię, ale pamiętajcie, że jest taka opcja. A u nas to było tak, że w obliczu klęski wcielali do armii całe wsie z zapałem, znaczy... Rosz. Falut. Przyszedłeś do nas na przeszpiegi? Niby dla kogo miałbym szpiegować? Dla Henselta, dla Detmolda. Podobno cię wynajęli. Tak się składa, że mamy zbieżne interesy, ale nie martw się. Obserwacja Vernona Rosza do nich nie należy. W takim razie, co cię do nas sprowadza? Co ty tutaj robisz, Vernon? Dla niebieskich pasów zawsze znajdzie się coś do roboty. Zwłaszcza w tak gorącym miejscu jak to. Domyślam się, że nie powiesz nic więcej. Nawet po znajomości. Trzymam rękę na pulsie. I nie zapominam, po co tu przybyliśmy. Po morderce Foltesta. Właśnie. Kryje się po dziurach jak szczur. I spotka go koniec szczura. Wiesz, co się dzieje po drugiej stronie Bitwy Duchów? Zbieranina krasnoludów, elfów i chłopstwa próbuje wymyślić, jak uratować Edirn. Nie lekceważ Saski. To niezwykła kobieta. Ale tylko kobieta. Zaraz. Spotkałeś ją? Dużo o niej mówią. Zresztą, gdyby było inaczej, nie skupiłaby wokół siebie armii ludzi, krasnoludów i elfów. Nie wmówisz mi, że jakakolwiek baba pokona w bitwie Henselta. Zapominasz, że Kedwen walczy o nowe ziemię, a Edirn o życie. Motywacja to ważna rzecz, ale nie wygra ze sztuką wojenną. Mnie obchodzi tylko interes Temerii. Z naszego punktu widzenia Henselt powinien związać swoje siły tutaj. To samo Edirn mu nie wystarczy? A jeśli upora się z Saskią i ruszy na zachód? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Uważaj, żeby Detmold nie wywęszył, że przetrzymujesz kedweńskiego szpiega. Nie wywęszy, nie bój bidy. Tak? Detmold ma dobrze zorganizowaną siatkę wywiadowczą. Ten szpieg, którego złapaliśmy u Loredo, Arnold, w tej chwili zabawia się już w innym świecie. Powiedział coś ciekawego? Twardy był. Ale po kilku dniach podtapiania wyciągnęliśmy z niego, że Henselt zamierzał siać ferment w przygranicznych miasteczkach. Henselt nie jest głupi i nie będzie prowadził wojny na dwóch frontach. Ta szuja Loredo miała agitować za Kedwen. Na szczęście twój miecz przeflancował mu flaki. Dobrze, zabiliśmy go. A widz, który pisał współpracy z Loredo? Nie tęsknił ze swoim przyjacielem, Jorvetem? Dadzą bogowie, to jeszcze kiedyś wpadnie w moje ręce. Swoją drogą, ciekawe, co ten łotr porabia. Co słychać w naszym starym, dobrym flotsam? Dzięki nam, w dalszym ciągu to jest stare, dobre i temerskie flotsam. Gdybym nie wytropił z spisku Loredo, dzisiaj stacjonowałby tam już kedweński garnizon. Namiestnik Jan Natalis przysłał do flotsam nowego komendanta. Miejmy nadzieję, że nie okaże się kolejną dziwką. Co porabiasz, Vernon? Nic, o czym warto by gadać. Czekam na rozwój wypadków, jak wszyscy zresztą. To może przestań czekać i zacznij działać. Moi ludzie przeczesują teren w poszukiwaniu Leto. A my nie wzięliśmy zleceń z tablicy. Pod ziemię, to co mam robić? Powiedz lepiej, co u ciebie. Nie nudzę się. Muszę zdjąć klątwę mgły duchów, cofnąć przekleństwo Sabriny i dowiedzieć się, kto stoi za spiskiem przeciwko Henseltowi. Nigdy bym nie pomyślał, że tak gorliwie będziesz wspomagał Henselta. Przypadkowo mamy zbieżne interesy. A jaki ty możesz mieć interes w tropieniu spisku? To wszystko jest ze sobą związane. Jeżeli nie rozwiążę zagadki spisku, nigdy nie zdejmę klątwy i nie przypomnę sobie mojej przeszłości. Swoją drogą ciekawe, kto stoi za tą intrygą. Na razie odkryłem miejsce, w którym spotykają się spiskowcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, chodź ze mną. To byłby duży błąd. Kapitan wojsk temerskich nie może mieszać się w wewnętrzne sprawy innego państwa. No patrz, ja myślałem, że za to ci płacą. Naprawdę nie mogę ci pomóc, Geralt. No to luj. Centuria pośpiesznie szykuje się do opuszczenia wsi, a ona przychodzi do niego i mówi: obiecałeś, że wrócisz, a żołnierz dziewczynie nie skłamie. I wrócił? Wrócił, wrócił. Po dwóch latach z kilkoma bliznami, bez trzech palców, ale wrócił. I widzi, dzieciak raczkuje po klepisku, a jakiś junak trzyma wybrankę za cycka. Ona robi wielkie oczy i mówi: wróciłeś? Co z ciebie do cholery za bojak? Ja pierd... No to nieźle. Sadge. Henselt uważa, że z łatwością zajmie Vergen. Regularna armia zawsze wygra z pospolitym ruszeniem. Ja to wiem, Henselt to wie.
Nie rozumiem, dlaczego nie wie tego Saskia. Może woli zginąć, niż się poddać. Albo szykuje Henseltowi jakąś niespodziankę. Możliwe. Król utajnił szczegółowe plany kampanii. Dlaczego nie rozłożyliście się w obozie, Kedwen? Im bliżej źródła, tym więcej informacji. Henselt nam nie ufa i wcale mu się nie dziwię. Gdyby nie ta upiorna mgła, przenieślibyśmy się jeszcze dalej. Trop nam się urwał. Ale doprowadził nas tutaj. Jeżeli nie prowadzi dalej, to znaczy, mordercy są w pobliżu. Przed chwilą było. Widzę dwie możliwości. Albo Henselt ich wynajął, albo jest ich kolejnym celem. Wkrótce się przekonamy. Myślisz, że to Henselt może stać się za zamachami? A tobie nie wydaje się to możliwe? Pomyśl o Dolinie Pontaru. Temeria, Kedwen i Edirn gryzą się o nią od pokoleń. Tylko że teraz ani w Temerii, ani w Edirn nie ma króla. Henselt może skorzystać na śmierci Foltesta i Demavenda. To prawda, tyle że skrytobójstwa nie są w jego stylu. To prawda. Król Kedwen kocha wojaczkę. Zresztą wystarczy rozejrzeć się dookoła. A może właśnie o to mu chodzi? Kiedy ze spiżarni ginie ser, nikt nie podejrzewa kota. Matka może ta... Mówi, idą po ciebie, sołtys z werbunką. Salami ile było? Akurat świniowicie mieli. A ten kilka. Bierze świńskie oko i wsadza sobie między półdupki. Co robi? Świńskie oko w żyć wsadza. Weź. Matka mówi, synu, przyszli wziąć cię na wojnę. A ten stoi tyłem do nich, gacie ma opuszczone. Rozchyla poślady i mówi, przecież widzę! I co, wzięli go? Nie wzięli. Nie wzięli. Kategorię dostał D za to. Chory na głowę. Wybronił się. Przeżyje. Dobra, tu wszyscy na... chyba. Co tam, Geralt? Git. Co tam, Geralt? Git. Dobra, mieliśmy zagrać w kości. Trole tu żyją? Ano żyją. Tak po prostu. Iść do Zosi. Co w tym dziwnego? Gdzie indziej żyją oszluzgi, utopce, a tu trole. I nie wadzą miejscowym? Widzę, że wreszcie postanowiłeś się odprężyć. Nigdy ci tego nie mówiłem, ale prowadzisz bardzo niehigieniczny tryb życia. Parę razy wspominałeś. Widocznie nie na tyle często, żeby poskutkowało. A wiesz, mają tu całkiem przyzwoite dziwki. Może innym razem. Martwisz mnie. Jezus. Zastanawiam się, co Shida robi w obozie Henselta. To jest was dwoje. Bo ona się zastanawia, co ty porabiasz u boku króla. Skąd wiesz? Podpytywała mnie o ciebie. Co konkretnie chciała wiedzieć? Nie mam pojęcia. Od razu się zorientowałem, że węszy, więc powiedziałem jej, że nic ze mnie nie wyciągnie. I przestała ciągnąć. Widzisz, jaki jestem czujny? Próbowałeś poderwać wes? Myślałem o tym. Z jednej strony nigdy nie chędożyłem żołnierza. Z drugiej, podzwaniający miecz w sytuacji intymnej może zdeprymować nawet najlepszego kochanka. A dlaczego pytasz? Lubię wiedzieć. Słyszałem, że się z nią pojedynkowałeś. Dobrze słyszałeś. Na arenie dałeś jej radę. Może warto, żebyś się z nią zmierzył w innych okolicznościach. Warto. Naprawdę? Spałeś z nią? Mhm. I jaka była? Opowiadaj. Nie podzwaniała mieczem. Nie mogę. Co słyszałeś coś o Leto? Mówią, że kryje się po wąwozach. Nie jest sam. Tyle to i ja wiem. W sumie to nie rozumiem, dlaczego się tak na niego zawziąłeś. Uciekł to uciekł. Nie jesteś królem, więc pewnie nic ci nie grozi. Leto dużo o mnie wie. Może wyjaśnić mi pewne sprawy. Tylko nie wiem, czy chciałbyś się o nich dowiedzieć. No jak? Przekonamy się. Załóżmy, że go dorwiesz. Co z nim zrobisz? To się okaże, jak poznam prawdę. Może przyznam mu rację, a może obetnę głowę. Obóz Henselta aż kipi od pogłosek o wydarzeniach sprzed 3 lat. To prawda. Ale jak się pali czarodziejki na stosie, to potem ploty rodzą się jak bękarty jurnego barona. Wiem, że dla ciebie każda czarodziejka to tylko dodatek do jędrnych cycków, ale ciekaw jestem, co myślisz o Sabrinie. Narzekają, że są niedoceniane, prześladowane, ale ja ci powiem, Geralt. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Jakby nie mąciły, to nikt by ich potem na stosach nie palił. Lamentują, że na Tanet doszło do strasznych tak, rzeczy, że zburzono porządek świata. Zgadza ja się, zgadza tam, się. Kto do tego doprowadził, jak nie one i ich knowania? O. Znowu przypomniała mi się Yennefer.
Triss, Yennefer. Ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Yennefer żyje. Po drugie, nie ma pojęcia, czy Triss żyje. No fakt. Niby masz dwie, a tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak one łatwo nie giną. Jak tylko uporam się z mordercą, ruszam za Triss. A co z Yennefer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Dobra, trzeba ją znaleźć. My ta nie zbierają pod groźbą pięści? Wśród skał się... Gramy w... Proszę, pokera? Proszę, Wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Zagrać. Chciałbym zagrać w kości. Gramy? No kurde, psie stawki wszyscy. Pieprzone te kości w tej części, że to luj. Jeden... O, dupa. Nie przejmuj się, kto nie ma szczęścia w kościach, ten ma szczęście w miłości. Proszę, proszę, czego chciałbym... Gramy? Czyli będzie zniżka w burdelu? Jak przegrałem? Dwa. Kurde, znowu gówno. Spoko, full. Nice. Dzięki, Nilat, za tego, za 12 lat. Dziadu, kiedy zdobędziesz kartę Rosza? Z tego, co wiem, Geralt to nie bisek. Kogo tu jeszcze wie, co Netflix wymyśli? Lasota, pomocnik kwatermistrza, grywa w kości. Kto wie, co Netflix wymyśli, widzu, masz rację. Ja jestem spod Bury. Złości labele. Nie, czekaj, taką zapisałeś. Dobra, w burdelu coś jest, czy okradaliśmy? Co z nim w gardu? Z Cintry! No co się tak patrzycie? Parchata nie jestem. Po prawdzie Cintra to żaden Nilfgaard. Z ziem okupowanych jestem. Trzeba się otwierać na inne nacje, skoro one tak wdzięcznie przed nami się otwierają, co nie? Proszę, proszę, czego chcę? Świszczącą Zosię chcę. Czy jak ona miała? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. Czyli? Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Chciałbym poznać twoje zdanie na temat Henselta. A co burdel mama może o królu wiedzieć? Burdel mamy i karczmarze wiedzą wszystko. Kiedyś przychodził do nas pochędożyć. Bratał się z wojakami, ale dzisiaj już nie. Teraz pewno różnie tylko pachnące damy. Ile to kosztowało? Dawaj Zosię, dawaj Zosię. Potrzebuję dziwki. Tego towaru ci u nas dostatek. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądze. Mam swoje zasady. A ja mam te kwadratowe. To mam użyć, żeby świszcząca Zosia była? Aluj, najpierw to, potem tamto. Mam wystarczająco dużo orenów. Oto moje dziewczynki. Wybieraj, białowłosy. Czekaj, co? Jest. Świszcząca Zocha, Lizawa, głęboka Arleta, Miriam, wielki cyc, Niunia. O kurde. 70, proszę. 65. Proszę, czego chcę? Potrzebuję. Tego, ale... Mam wystarczy. Oto moje dziewczynki. Jezus. 75. Proszę, czego chcę?
Luj, daję kwadrat. Potrzebuję tego towa, ale... Oto moje dziewczynki. O! Wybieraj białowłosy. Dużo dobrego słyszałem o świszczącej Zośce. Jest do twojej dyspozycji. No i git. Tak głupie żołdactwo wymyśliło to przezwisko mojej najładniejszej dziewczynie. Zośka, ogarnij się, wiedźmin nadchodzi. Zapraszam. Która to? Ta? Jest. Rozpruwacz grasuje. Biały rozpruwacz? Czego pragniesz, mój bohaterze? Kurde, co? To miało być to, nie? Ostatnie. Chcę, żeby twój uśmiech rozwarł dla mnie bramy raju. Chodź za mną. Won. Ej! Cyce jak do nicy. To ona coś otworzyła? A! Ty, ale czekaj. Vincent Trout. Niełatwo cię znaleźć. Jesteś sam. Błąd, wiedźminie. Zobaczymy. Nikt mnie nie pokona w pojedynku, póki mam na sobie pancerz Seldkirka. Nie wiedziałem, że masz pancerz Seldkirka. To zmienia postać rzeczy. Jeżeli myślisz, że cię wypuścimy albo wykręcisz się czarcią magią... Nigdzie się nie wybieram. Wystarczy, że oddasz mi kolczugę, a zapomnę o świszczącej Zośce i waszym spisku. Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć o monetach. Jesteś psem gończym Detmolda. Nie ufam ci. A ktoś ci każe? Potrzebuję kolczugi, nic więcej mnie nie interesuje. Mam ją zdjąć. I oddać. A ty sobie pójdziesz. I wszystko dobrze się skończy. Wolę inną bajeczkę. Zabiję cię, zabiorę twoje miecze i złoto, a bogowie ześlą na mnie dobry los za pozbycie się plugawego mutanta. Co ty, śmieciu, do mnie mówisz? Uch! Nie! Ja pier... Muszę używać znaków. Miał rację. Nie wiem kiedy save. A, dobra. Brawo. Brawo. Vincent, jesteś... Zobacz. Nikt nie wiedział. Jeżeli... Nigdzie. Wystarczy. Jesteś. A ktoś ci... Mam ją. I od... A ty sobie... I wszystko. Wolę. Śpieg! Zabij go! Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Witam, ja tylko na chwilę, bo w robocie jestem do 24, ale chciałem zaproponować po skończeniu wyjścia film 20 minut gdzieś, co streszcza fabułę gry po stronie Ayurveda. Wyślę linka, jak dziadu tę część skończy. Tylko pytanie, czy ciekawi się to źle, czy minus 5. Ja chyba bym wolał zagrać kiedyś drugi raz. Po co? Nie, czy nie wiem. Czy to ma znaczenie w ogóle? Już mi pisali, że się tam różni gierka, ale... Dobra, Ardzik. Zapraszam. Ja!
Kurde, on jest tanki. Giń. Ktoś ich musiał ostrzec. Rozejrzyjmy się. Wszystko, wszystko, wszystko trzeba ukraść. Zbroja, Henselt albo coś tam. Jaskier. Czekajcie, bo oni dropnęli, ale my i tak nie możemy nic nosić. Tymczasem król Henselt wdzięczy się do cesarskiego posła, jak tania, co to wypatrzyło, burdelu mieszczucha z pełną sakwą. Pamiętaj, co? Jej dupa, jej wybór, ale co to jest? Ty, ja zbroja? Ty, a otwieramy wszystkie te? Całe te? Myślałem, że tu coś jest, bo tak harcie, a tu gówno. Czekaj, ale jak my mamy wyjść? Było tam wyjście gdzieś? Czy ja ślepy? I były. A racja, i tam będzie potwór. Ty, ja mam klucz. Przecież. Bóg? Wyrzucę go na ziemię i podniosę. Zobaczymy, czy Bóg, czy... Nie da się tego wyrzucić. Czy wszystko zebrałem? Chyba tak. Tylko ten jeden NPC miał specjalne itemy, reszta gówno. Tu są jeszcze drzwi. Ty, to do czego tamte drzwi prowadzą? Odejdźcie od tego. A, to jest kupiec. Dobra, a czekajcie, sprzedajmy mu śmieci, jak już jesteśmy. Trzy i pół koła mamy. Zbroję chyba nawet nie mogę sprzedać, bo ma wagę zero. Dobra, lu... A, jeszcze róbcie. A, tu szluj. Jaskier. Gdzie jest jaskier? Ano żyją. Tak po prostu? Co w tym dziwnego? Gdzie indziej żyją oszluzgi, utopce, a tu trole. I nie wadzą miejscowym? Mostów nie budują? Pod groźbą pięści? W
Kiedy set? Nie wiem, czy mnie stać. Jak stać, to mogę zrobić. Czekajcie, bo my musimy poboczne jeszcze robić, a to, co teraz robiliśmy, to była główna. Siostrzyczki, zbadaj nocą dom na klifie i plażę nad rzeką. W kości może zróbmy tego questa do końca. Wygraj w kości pokera z Lasotą, ale gdzie on jest? A tu przed nami, dobra, idziemy. No przecież wczoraj ją tu widziałem. A i tablica, masz rację. I Odrin. Też trzeba pogadać z żulami. Macie rację, macie rację. Trochę tych questów jest. Idziemy dalej. Który to Lasota? Ten, ta. Więc? Zagramy w kości? Gramy? To chyba finał tego questa kościanego, chyba że odblokuje to jakiegoś innego typu. 2, 2, 1, 1, 2, spoko. O, chyba nie wejdzie, on nie wejdzie już. No to git, bo tu i tak gówno jest do wygrania. Wygrałeś. Chcesz pieniądze, czy coś specjalnego? Wolałbym co innego. Macie tu sporo zbroi. Twoja wola. Mogę ci zaoferować kilka schematów pomocnych przy wykonaniu pancerza, a konkretnie zbroi ćwiekowanej, utwardzanej i zwykłej skórzanej. Ale gówno, ale to i tak więcej niż 20 golda. Potrzebuję schematu zbroi utwardzanej. Jest twój. No to chyba tyle z tym questem, ale w ogóle nam expa to chyba nie dało. W ogóle nam expo nie dało wykonanie tego, więc quest typu XPP znowu. Więc? On miał te schematy, tak? Czy to był krasnolud? On. Kurde, no możemy kupić wszystko już, ale czy zrobić? Nie wiem. Dobra, poróbmy jeszcze parę questów i zaraz ogarniemy, czy możemy. Gdzie była tablica z ogłoszeniami? Gdzieś tu? Tam jest, idziemy ją wziąć. Tego Odrina trzeba i level mamy w ogóle. W porządku? Świetnie. Zgnilca. Wielki turniej już zrobiliśmy. Nagrodę za informację o posiadaczach kwadratowych monet. Długie tutaj. Nie po to głowa, by na niej kaptur nosić. Długie włosy, krótki rozum. Nie każda głowa siwa mądra bywa, gdyż mądrej głowy włos się nie trzyma. Tu goli, tam strzyże sambor. Wizer. Aha, tu trzeba spalić zwłoki w tym queście. A nie zabić potwory. Musimy zrobić to od razu. Parę spaliliśmy, to do questa się okazało. Aha, ale nam nie pokazuje gdzie. Ale tam gdzie paliliśmy pewnie, gdzieś obok. Pójdźmy to zrobić. Nie chcemy tu żadnych kłopotów. Wysoki level już 18? To chciałem, ale na razie chyba... Weźmiemy to. Obrażenia 15% więcej. Tak? Dobra, to idziemy popalić. Co do tego filmiku, co widz pisał z drugiej strony, nie wiem, czy będziemy oglądać, chyba nie. Kiedyś może se przejdziemy drugi raz po prostu. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Ale raczej najwcześniej powiedz mnie, czy nie wiem, czy to ma wpływ, bo jak save'a dam z Wiedźmina dwójki do trójki,
to w teorii coś się powinno przenieść. To nie ma znaczenia chyba, że nie przejdę drugą stroną, tak? Tak, rozumiem. Coś jak z Wiedźminem 1 do 2. Więc po co mam oglądać filmik, który pokazuje, skoro wszystkie konsekwencje będą z tego save'a? To ja nie wiem, po co miałbym to oglądać. Z Wiedźmina jedynki nic nie oglądaliśmy, to luj. Tam było spalone wokół tego wozu. Tylko pytanie, czy tylko tego wokół wozu są? Że kota trzeba wypić, tak jak w innym questie. Jak myślicie? Chyba, że to jest losowo w różnych miejscach. Wtedy inna sytuacja. Co? Co to w dupę? Co się stało w dupę? Ty, porwało mnie. Porwało mnie. Z kościołem walczyłem w Wiedźminie 1? Tak. Ale nie wiem, czy... Czekaj, bo w książce go opisywali chyba, nie? Ale opisywali, że to był wielki krab? Że nie pamiętam, bo to... Dawno nie czytałem o tej historii, ale to było... Jakoś dziwnie on wyglądał w grze. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych, a teraz z nimi obozuję. Wielka polityka. Cóż nam do tego? Tutaj też kiedyś ciała paliliśmy. Znaczy jedno, może będzie więcej niż jedno. Umarł. Dobra, ja z nimi na razie nie gadam. Skupmy się na jednym questie. Pięć. To chyba wygląda na to, że po trzy na jeden spot będzie, jeżeli tu jest jeszcze jedno. Bo tam był inny spot, były 3, to może tu też. 1, 2. Szukajmy. To będzie gdzieś daleko od tych ciał, czy nie? A w ogóle mi podświetli to ciało, jak kliknę gałą? Czy nie bardzo? Tam jest jakaś jaskinia chyba. Nie, okej. Czekaj, to jest to, co wtedy wlazłem? To ja nie mogę do tego podejść. Trzeba uważać. Witam, Young Cwaniak. Za wysoka trawa jest. Tutaj nic nie widzę. Tu? Kamień. Nie wiem, czy tutaj też w tą mgłę nie wejdę. By co to wrócę. Będę one-shotował Wiedźmina? Nie no, na parę streamów, zwłaszcza, że od początku z Wiedźminem dwa problemy były. Zobaczymy, czy dzisiaj znowu będą. Oj.
podświetla mi tych, co już spaliłem. Czekajcie, trawa za wysoka. O, jest. Dobra, to raczej jest 3 na spota, nie? Bo tamten spot był daleko od tego. No i tam, gdzie są te potwory. Więc poszukajmy jeszcze tam. Będzie ciało, to znaczy, że w okolicy jest reszta. Żebym znowu za tą mgłę nie wlazł. Ale już się chyba ominąłem. Tam możemy zerknąć jeszcze. Tu jest chyba jakaś jaskinia. Tu są te, co wcześniej spaliliśmy. I tu chyba się wpieprzyliśmy za mgłę, tak? Tu możemy pójść. Albo tam. Czy tam już jest za mgłą? Już mi mgła zjadła raz. Raczej nie mam w niej szans. Przynajmniej nie na ten moment. Co to jest? O. Szukają Leto, tak? Bo on... Nie wiem, czy tam mogę iść, czy będzie mgła, ale pójdę jeszcze kawałek. Oni tu pilnują, tak? Jak było mówione. A, i tu jest mgła, okej. Dobra. Mgła się powoli pojawia, więc będziesz widział. Spoko, dobra. A przy okazji zwiedzimy ten teren. Może będzie coś pobocznego jeszcze. Co to leży? Ty, ciało chyba na dole, dwa. Ale nie wiem, czy mogę tam wejść. Może to jest tam? Idziemy. Idziemy tam. Chyba się da tam wejść. Powaga, powaga. Chyba nie tędy, a tamtędy. Siema. Ta bez kitu. Jakieś ciała leżą. Może to te. Medalion ostrzega. Cześć. Aha, nie da się ich spalić. Czyli tutaj coś innego jest. Brawo pają. Dalej. Nie, nie, tu było wejście. To chyba tutaj ciało jednak nie ma do spalenia. Rękawiczki maga i 20 orenów. No to taki, wiesz. Jest gdzieś napisane, ile expo za niego dostaliśmy? To nie jest zmodowane, to jest max ustawienia po prostu. Jak jestem w grze. Tak wygląda na max ustawieniach ta gra. Ładnie widzę, wygląda czy brzydko?
A jeszcze tam podejdźmy. Tam. Bo nie byliśmy. A może to tam. Chyba już byśmy widzieli ciało. Myślę. Ty, tu coś jest. Co to jest? Możliwe, że to tu, bo to miało być obok zgnilcu. Dobrze. Zaraz się dowiemy. Ta, no, dobrze. To spoko. No ale to w tym Wiedźminie raczej łatwo dość znaleźć rzeczy. W sumie spoko to jest, że tu są takie, jakby nie jest otwarty świat, ale są takie lokacje. Wiesz, kiedyś tak było, nie? Lokacje dorabiali, ale nie było wielkiego świata. Plus czy minus, widzowie? W porównaniu do dzisiejszych czasów. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!